Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Na Bałtyku sztorm, a w naszym regionie silny wiatr osiągający w porywach prędkość do 80 km na godzinę. To skutek przemieszczania się głębokiego niżu z nadbałtyku na południowy wschód. Natomiast nad Wyspami Brytyjskimi rozbudowuje się układ wyżowy, który już dzisiaj w nocy ustabilizuje pogodę w Polsce. Co to dla nas oznacza? Dzisiaj w nocy na zachodzie już więcej rozpogodzeń, natomiast na pozostałym obszarze kraju nadal pochmurno z opadami śniegu. W górach te opady mogą być dość intensywne. Nad ranem jeszcze więcej rozpogodzeń na Mazurach, w centrum oraz na zachodzie. Natomiast w pozostałej części Polski pochmurno z opadami śniegu. Najcieplej na wybrzeżu, tam 2 stopnie, natomiast w górach temperatura spadnie nawet do minus 8. No i w nocy nadal powieje silny wiatr z północy. Jutro sporo rozpogodzeń, głównie na Mazurach, w centrum oraz na zachodzie. Tutaj opady śniegu jedynie okresowe, natomiast w pozostałej części kraju pochmurno i opady śniegu zdecydowanie bardziej intensywne. Również jutro powieje silniejszy wiatr z północy, z północnego zachodu. No i najcieplej będzie na zachodzie, tam 2 stopnie powyżej zera, natomiast na wschodzie minus 3, a w górach nawet minus 6. Również w naszym regionie synoptycy prognozują wystąpienie dzisiaj opadów śniegu. Chwilami te opady mogą być dość intensywne. W nocy temperatura spadnie do minus 1, minus 2 stopni, a miejscami może być jeszcze zimniej. Jutro nieco więcej rozpogodzeń, śnieg popruszy jedynie chwilami, okresowo, słabo, ale na termometrach maksymalnie będzie 0. Jutro będzie nam dokuczał silny wiatr z północnego zachodu. Na barometrach 1019 hektopaskali. W piątek nadal dużo chmur z opadami śniegu, deszczu, możliwe również opady marznącego deszczu. W ciągu dnia minus 1, minus 2 stopnie. W sobotę zachmurzenie całkowite z opadami deszczu. Po południu na wschodzie regionu opady śniegu. Na termometrach od 2 do 3 stopni. W niedzielę zachmurzenie duże, ale już więcej przejaśnień, rozpogodzeń. Rano na wschodzie opady śniegu. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do maksymalnie zera. Zapraszam Państwa na kolejną prognozę pogody. Do zobaczenia.